Ja już po treningu, spocony. Cześć, bocianie. Przyszedłeś tu po to, aby dowiedzieć się, dlaczego jesteś bocianym. I bardzo dobrze, bo tak szczerze analizując, widząc kogoś na plaży, który ma dużą łapę, wielką klatę, ale dwie zapałki, jest to mega komiczne. Ale na pewno nie jest komiczne to, że ktoś ma małą łapę, zero klaty, jest szczurem, ale ma proporcjonalne nogi. Dlatego warto nie być bocianem. Druga sprawa, bardzo często nogi zdradzają osoby, które są na środkach. Czyli jeżeli mamy osobę tu zbudowaną, a nogi patykowate, no to bardzo często, ale nie zawsze, zdarza się tak, że te osoby są na środkach albo były na środkach i zbudowały taką formę. Pierwsza kwestia, dlaczego jesteś bocianem. Mógłbym powiedzieć kontrowersyjnie, że przez to, że robisz przysiady, ale tak, to by było głupie. Bardziej trzeba powiedzieć, że przysiady nie wchodzą ci na nogi albo wchodzą z dużym opóźnieniem. Szczególnie u osób, które mają długie uda, krótki tułów i muszą się bardzo mocno pochylić. Zostaw łapkę w górę, pamiętaj. A jeszcze gorzej, gdy mają słabą mobilność w stawie skokowym i nie potrafią wyjść kolanem do przodu, nie potrafią mocno zgiąć kolano, ale bardziej zginają biodro i w wyniku tego czują bardziej pośladki niż nogi. Wtedy ty traktujesz przysiady jako główne ćwiczenie na nogi. One będą się budować, ale wolniej niż prostowniki biodra. Stąd u takich osób proponuję wprowadzić trochę inną strategię. Mianowicie te przysiady główne twojej najsilniejszej wersji zostaw jako rozwój siłowy, anaboliczny twojego ciała, ale daj drugą wersję przysiadu, która będzie dla ciebie dużo efektywniejsza, która rzeczywiście mocno, siłowo też zmusi twoje czwórki do pracy. O jakie ćwiczenie chodzi? Już pokazuję. Chodzi o tak zwany siad kolarski. Świetna alternatywa dla osób, które pracują zbyt mocno biodrem. Czyli podwyższenie pięty spowoduje rzeczywiście większą aktywność czwórki. Zobaczcie. I teraz no, migracja kolan będzie potężna do przodu, czyli będzie ruch, który u ciebie nie wystąpił albo był w mniejszym zakresie. Czyli jedziemy mocno tutaj, jodem mocno kolanami do przodu, o, wchodzi mocno na czwórki i wstajemy. I znowu gwałtownie, wolno. Polecam robić to wolno, bo to mocno obciąża kolana, ale jak będziesz robił technicznie, to sobie krzywdy nie zrobisz. Jedziesz z wolnym tempem, więcej powtórzeń i zobaczysz, wyczujesz czwórki. Ale co na lepsze, mogą być osoby, u których i to nie działa, jest mocno niewygodne. Co wtedy zrobić? Jaki drugi przysiad wprowadzić? Już mówię. I wtedy poważnie wprowadzimy maszynę, taką jak hack squat czy leg press, czyli wyciskanie na suwnicy, te dwa ćwiczenia, aby skupić się na tych właśnie partiach. I to też wspomoże twój przysiad, a nawet i oderwanie w martwym ciągu, czyli będziesz pracował push z dołu, co niesamowicie wystrzeli twój martwy ciąg. Nie będziesz wędkował, ale uruchomisz te mięśnie, które u ciebie były słabe. Więc nie zawsze, jak widzicie, przysiady dają zawsze rewelacyjny efekt, ale wystarczy podejść indywidualnie, to można tutaj wszystko przyspieszyć. No i oczywiście musisz żreć odpowiednio, iść masowo. Możesz dać jeszcze więcej ćwiczeń izolowanych, czyli na przykład Polyqueen Step Up. Tu też bardzo mocno pracuje czwórka. I taka praca unilateralna jeszcze bardziej cię przyspiesza w rozwoju, bo czym więcej asymetrii, tym rzeczywiście wynik w tych głównych bojach jest coraz gorszy, bo dochodzi na przykład do skręceń, do nierównowagi mięśniowej i w wyniku tego jesteś po prostu słabszy. Jeśli materiał Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, no i reklama, kod KFD, kontakt do pracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Kursy, łapy nie ma.